Cześć wszystkim, znowu Poziom 7, dalszy ciąg Raymana 3. Dobra, wracamy do krainy żywych trupów. Wybaczcie, muszę sprawdzić. Ziemia żywych umarlaków. Okej. Okay. Chcę być ścisły. Chociaż raz. Dobra. Tutaj mamy jakiegoś Tensiena. I zabieram się za zbieranie punktów. Ponieważ możemy. Okej. Spoko, że zanosisz dziadka na basen. Miły z ciebie wnuczek. A tymczasem prosimy puszkę zieloną. Zapewne gdzieś nam się tutaj niedaleko przyda. Okej. Okej, tutaj jeszcze. Okej, w miarę combo udało się mi zrobić. A tak, tak pewnie dużo mi będzie brakować do wyniku maksymalnego w poziomie. Jakiś liczny ptacie. Ptasiek, ptasiek, tak. Czasami tak robię bywa śmieszne. Chociaż osobiście bardziej uważam ten humor w Raymanie 3 za bardziej taki irytujący niż śmieszny. A to moja osobista opinia. Nie wszyscy muszą go podziwiać. Dobra. Mamy tutaj puszeczkę i tam mamy kolejnego Tensiena. Pomóżmy mu rakietą pomocy. Okej, da nam żółtą puszkę. Nie możecie mnie przetrzymywać wbrew mojej woli! Nie macie prawa! Chcę rozmawiać z Akwokatem! Okej, tego nie chciałem. Dobra, tutaj są beczki, o których zapomniałem. Biorę z powrotem buczkę, żeby mieć mnożnik na nie. Nie muszę tego robić, ale skoro mogę, czemu nie. Dobra. Andre myśli, że prawo jego się dotyczy. Przestępców wielkich. A? Tutaj punkty, tutaj jeszcze. I tutaj. Dobra. Mamy! Prawie się to przejrzałem nagrania z Raymana 1 i nie znalazłem tam żadnego takiego nagrania, w którym jest taka muzyka przynoszeniu siłówki. Więc może coś mi się pomyliło z tą muzyczką, ale cóż. Dobra, ten oberwał siłówką. Ten też. Dobra, spoko. Siłówka niszczy. Dobra, w każdym razie nie znalazłem. Raymanie dwójce takiej muzyczki z tą śliwką, ale może nie wystarczająco dobrze szukałem. No cóż, póki co przyjmiemy, że jednak nie ma czegoś takiego. O, dobra, więcej gotowy. Tak. Nie trzeba strzelać. To tylko gra komputerowa, to tylko gra komputerowa. Się powiem. Na czasów dla tego. No, trzymasz. Jest jeszcze jeden pan. A, unik zrobił. A, widzicie. A, że nie poszło najlepiej. Ale żyjemy. No i więcej czerwonych tegesów. Dobra, co my tu mamy? Zapomnę ciekawie. Beczka! No, oczywiście i beczkę. Ups, nie ten przycisk. Ale zapomniałem, że tam się zbliży nie. Dobra. Foxy już uciekł. Będzie wolniej niż miał w stanie świadomości przez jakiś czas. Okej, okay. Jeden. Kolejny jest. Tam jeszcze jeden. Kolejny. A? Czy to? Przepraszam. Tego pana jeszcze nie widzieliśmy. No, wytrzymał jeden poniorowany cios. Sporo wytrzymać. Dobra. Tamten jeszcze gdzieś w roku jeden uciekł. Mi się tak zdaje. No cóż, dobra. On się nie zdematerializował też, jak go spotkamy.
Robot, nie blokuj drogi, proszę cię. A, dobra, tu jest. Okej. Czytałem jeszcze jedną rzecz. Tak, zapomniałem wcześniej, mianowicie jak się w mniejszym roku ma tą zieloną puszkę, to potem można go zdeptać. Tak. Ale cóż, próbuję to zrobić jeszcze. Będę miał okazję, na pewno będę miał. Okej, dostanę coś. Dobra, tej rzeczy jeszcze nie mieliśmy. To jest nowa rzecz. Ulica? Wyścigi z butem. Tak, jeden but nam ucieka. Musimy go dogonić. I ukarać. Mamy dopęd, którego możemy używać. Problem jest taki, że traci się na sterowności, kiedy się go używa. Okej, dobra. Jeden cios. Musimy jeszcze parę razy mu przywalić. Nauczy się uciekania. Dobra. Skręcaj, Rayman. Skręcaj. Teraz nie będzie zbyt długa gonitwa. Tu się tutaj wokół tej fontanny będziemy ganiać. A, ale ta sekwencja jeszcze wróci parę razy, że... Dobra, chodź tu. Teraz to nie skończy. Dobra. Aj! Dobra, chudło. I chodź tu. Ej! Dobra, dodatkowo tracę punkty, jak coś mocniej przywalę, co nie jest moim butem. Dobra, gdzie on jest? Gdzie on jest? Aj! Dobra. Dobra. Robi uniki sprawnie. Wygląda na to, że jak mu nie przywalę z dopalacza, to małe obrażenia mu zadawanie. Tak lepiej. No dobra. Bud przywrócony do porządku. Możemy iść dalej. Czerwona puszka. Tutaj były drzwi. Ej, dobra. Tyle w tym poziomie? To tyle. Dobra, może coś pominąłem, skoro tyle punktów mi brakowało. No nic. No, zapowiada się niezła zabawa. Okej, tamten Rocklund ma coś, co jest chyba połączeniem kuszy i karabiny. Lepiej unikać strzał. Okej, coś jeszcze? Nie, to tyle. Dobra. A nie, a co jeszcze? To zrobi unik. Jeszcze jeden rokulum. Nie, dwa. Okej. Kamero. Nie sprzeciwię mi się. Okej, dobra. Ja! Dobra. Mamy niebieską puszkę, więc fajnie będzie podbierać to. Zaraz tego się zajmiemy. Tak. Całkiem wytrzymałem się. To trzeba im przyznać. Dobra. To chyba możemy sobie popływać. Tak. Więc jednak okłamałem was. Ramienie trójca można pływać. Ale to nie jest pływanie z nurkowaniem. Tak jak w dwójce. Więc się nie liczy. A? Zobaczmy sobie tutaj mamy. My potrzebujemy zielonej puszki. A? Muzyczka się zatrzymała. Trochę się zrobiło tak cicho. Dobra. Te baloniki, bo jeszcze nie widzieliśmy ich. To jedna rozowe. Odrzucają nas w górę. Zapewne zdążyliście zauważyć. Też się będą jeszcze pojawiać sporo razy.
Okej, ten cel powinien nam dać zieloną puszkę, akurat takiej potrzebujemy. Jej, lecę, trzeba posegregować kiełbaski. Czasem tutaj jest jeszcze parę do zebrania. Chyba wszystko. Okej. Może nie jestem zbyt odważny, ale kiedy się boję, nie boję się o siebie. Jakie to piękne! Nie no, panowie! Okej, spróbujmy zdeptać któregoś z nich. Zobaczymy, jak to działa. Ahaha, jednak działa. Tak, jest dosyć niebezpieczny i mało opłacalny, ale działa. Dobra. To jeszcze mamy parę punktów. I wszystko. Chyba wszystko tutaj. Wygląda na to, że wszystko. A jeden punkcik został, ale mniejsza to. Tak. Żygać będę. Nie rób tego na wizji, proszę cię. I co my tutaj mamy? Globox! Będę cię musiał kiedyś zaprosić na obiad! W charakterze głównego dania! Roklumy nie jedzą globoxów. Jakakolwiek to by była rasa. Chcę mi się pić! Okej, dobra. Czy dostajemy jakąś puszkę? Chyba nie. Odbieram wszystko po prostu. Okej, znowu ten tagest. Szukałem na necie. Nie znalazłem żadnej informacji, jakoby te znikające tagesty były jakimś sekretem. Więc po prostu chyba sobie są. I nikomu nie przeszkadza. Okej. Jakiś nowy pan. Okej. Okej, dobra, nie pamiętam, jak nie mówię. Chyba na zmianę trzeba strzelać w lewo, w prawo. Nie pamiętam, jaka była taktyka na niego. Okej. Robux już bierze się do roboty. To są tensieni. Tak, to są tensieni. O, cokolwiek. Dobra, w lewo i czy w prawo? A może jest jakaś trzecia opcja? Okej. To chyba jakaś ukryta. Tak mi się zdaje. I przez przypadek znalazłem ukryty obszar. No cóż, spoko. Tak, to dodatkowe punkty zawsze są fajne. Też zbieranie ich wszystkich troszkę jest upierdliwe. Dobra. W sumie zebrałem zielony, najwięcej dawał. Zresztą nie muszę się aż tak bawić. Dobra. Jak sobie leżą. Co my tutaj jeszcze mamy? O, to jest jedna. Będzie nasz kolejny upgrade. Lecę, będę dresować chomika. Chomika tresować, okej. Ciekawe, jak się tresuje chomika. Z moich własnych doświadczeń chomiki są średnio tresowane. Zagnijcie na to. Okej, nowy przeciwnik! Szaman Mroklumów. Jak widzicie, daje tarczę. A tym samym się chyba staje niewidoczny. Okej. Zanim zabijemy innych Mroklumów, lecimy na szamana. Pojawia się wtedy, kiedy ma dać tarczę. Więc trzeba kogoś zaatakować, wtedy się pojawi. Tak widzieliście. Chodź tu. Okej. Tylko? O, rzuć cię. Okej. Musisz przestać rzucać we mnie. Zejść. Okej. Nie zejdzie, jak zabije te wszystkie na ziemi. Tylko jeszcze tam jest. Tak, kamera nie pomaga niczym.
Okej. Teraz mi możemy przywalić. Tak lepiej. Tak jest! Aha! Brawo ty, Rayman. Okej. Jeszcze jeden pan jest, to zdejmiemy go z bezpiecznej odległości. Ponieważ możemy. A? Co tu jeszcze mamy? Muzyka. Przydała mi się muzyka. A? O, właśnie dał nam puszkę. Motylem byłem, ale przytyłem. Historia Globoxa. Po prostu powraca do swoich koleni. Dobra. Wejdźmy tam, gdzie powinniśmy wejść. Coś tu jest nie tak. No, w tej grze dużo rzeczy jest nie tak. To, że ojciec ponad setki dzieci się upija i chodzi w różnych miejscach podejrzanych, to jest nie tak. Ta gra przekazuje złe wzorce. Okej, 100% punktów. Ciekawe, czy te ukryte punkty, kryształy się wliczały w limit. Okej. Jak widzicie, mamy sporo zabawy. Ale to w następnym odcinku. Będziemy też zwiedzać dalej Ziemię Żywych Umarlaków i... No i cóż, będziemy szli do kolejnego doktora. Bo poprzedni nie podobał. Następny na pewno podoba. Okej, dobra. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.